Bardzo dużo poświęciłam. Nie ma nic za darmo. Poświęciłam prywatny czas, poświęciłam zdrowie. To już na samą myśl o tym mam banana na twarzy. Kiedy start straty? Powiedz mi to na głos. Jeszcze raz. No to zaczynamy część drugą. Część pierwsza poszła nieźle. Dziękuję za to, że oglądaliście i tak mocno komentowaliście. Brzoza uznała, że skoro jest 100 pytań do mnie, to trzeba zrobić dwie części, więc teraz skleiła Wam drugą część. Bawcie się pysznie. Ile pani kobieta sukcesu poświęciła dla kariery? Ja nie zrobiłam kariery. Przepraszam. Wiem, że to może być rozczarowujące, ale ja tego tak nie czytam i tego tak nie widzę. Ja po prostu spełniłam swoje marzenia. Jeśli chcecie to nazywać karierą, bardzo dużo poświęciłam. Nie ma nic za darmo. Poświęciłam prywatny czas, poświęciłam zdrowie. Myślę, że podejmowałam zbyt nerwowe, zbyt pochopne decyzje, więc pewnie przez to coś mnie ominęło. Może ominęło mnie właśnie zdrowie, może ominęła mnie jakaś miłość, może ominęło mnie spotkanie kogoś istotnego, a może nie. Po prostu tego nie wiem. Wydaje mi się, że w kategoriach poświęcania się byłam mistrzynią świata i przestałam. Czyli jak przestałam siebie poświęcać, bo stałam się wystarczająco dobra w swoim rozumieniu, samej siebie, to zaczęło być mi lżej. Jaki masz stosunek do medycyny estetycznej? To medycyna estetyczna do momentu, w którym nie zmienia nas, czyli naszych rysów twarzy, jest okej, okay, jest akceptowalne, bo tych zabiegów jest mnóstwo. Więc dopóki nie zaczynamy po jakimś czasie wyglądać inaczej, zupełnie inaczej niż jeszcze przed chwilą wyglądaliśmy, to jest w porządku. Natomiast ja jestem po prostu przeciwnikiem tej nadbudowy, która wisi nad medycyną estetyczną, czyli tego, że na siłę kobiety chcą się zmieniać, ponieważ jest jakiś wzorzec, od którego odstają. I to jest niedobre, to jest szkodliwe. Jak to robicie, że tyle pracujecie i pięknie wyglądacie? Jesteście zadbane, mając dzieci. Jak my to robimy, że z Brzozą tak pięknie wyglądamy? Wchodzicie do niej na Instagram i słusznie. No myślę, że używamy pewnie jakichś pudrów, podkładów, nie, coś do włosów. Nie, my po prostu używamy... Życia! My używamy życia! Ale nie, chciałam powiedzieć coś innego, że po prostu ja w pewnym momencie swojego życia doszłam do wniosku, że jestem super. I to jest to coś. Najważniejsze. Że nie będę się podobać każdemu. Mnie się podobasz. No właśnie, ale że nie każdemu. I że zaakceptowałam to i dopiero wtedy zaczęłam wyglądać dobrze. I nawet jak jestem zmęczona i śpię 2 godziny, to wyglądam dobrze. To dla prawda. Siebie, no dla siebie. Nie, ale dla mnie też. No i ty dla mnie też. No i już, no. Ot i cały sekret. Największe dziennikarskie marzenie to w tej chwili... Rozmowa z Michelle Obamą. A kto bogatemu zabroni? Chyba biednemu. Pamiętaj, że sprzedałeś samochód. Co ja musiałam ja sprzedać? Ja mogę powiedzieć, bo ja mam samochód. A tak. Ja musiałabym sprzedać, żeby porozmawiać z Michelle. Michelle też wystartowała ze swoimi podcastami, ale ja byłam pierwsza. Michelle robi rozmowy z ludźmi, którzy są jej bratnimi duszami. Oczywiście zaczęła od swojego cudownego męża Baracka Obamy. Więc Michelle Obama byłaby ideałem. Ale tak naprawdę ja w ogóle nie uważam, że warci rozmowy są tylko ludzie z wielkimi nazwiskami, bo mnie się zdarzało w pociągu prowadzić takie rozmowy z takimi ludźmi, że ja nie sądziłam w ogóle, że ktoś może mieć taki życiorys. Więc zawsze każdy ma wspaniałą historię do opowiedzenia. No, ale wydaje mi się, że z Michelle Obamą to łączy cię o wiele więcej niż tylko podcasty. Coś nie ja się... wiem, do czego pijesz. Pracujemy nad tym razem. Czyli Brzoza pije do książki. Do książki o wspaniałych polskich kobietach, które stoją za sukcesami swoich bardzo znanych mężów, mężczyzn. Wobec czego ta książka powstaje. Wiem, długo już o niej mówimy, ale to jest długi proces, bo jednak zrobienie tych kilkunastu wywiadów, spotkanie tych kobiet, znalezienie w ich napiętych grafikach czasu do tych spotkań trochę trwa. Ale Michelle Obama była faktycznie takim wyzwalaczem. Była przyczynkiem do tego, żeby taką książkę o polskich kobietach, takich trochę pierwszych damach, nie w dosłownym tego słowa znaczeniu, tylko pierwszych wspaniałych kobietach, które stoją za karierami swoich mężów.
postanowiłam zrobić i nad tym pracuję i mam nadzieję, że ten przyszły rok będzie łaskawy i ta książka się ukaże. Czy zna Pani kanał Tatiany Okupnik o ciemnej stronie macierzyństwa? Może wspólny odcinek? W ogóle YouTube jest kopalnią nazwisk osób, które tworzą rzeczy nietuzinkowe. Jak sobie usiadłyśmy ostatnio z Brzozą, rozpisałyśmy rozmowy na najbliższe tygodnie, to już piszczałyśmy z radości, że mamy... Chwalmy się. Że mamy takich fantastycznych gości. No więc tak, za chwilę będzie Agnieszka Maciąg, będzie też rozmowa z Olą Radomską, moim odkryciem sprzed miesiąca. Będzie rozmowa z Tomkiem Rożkiem, naukowcem, który też ma kanał na YouTubie. Chcę też spotkania z Red Lipstick Monster, czyli z Ewą, której podejście do kobiecego ciała i akceptacja jest czymś wspaniałym w dzisiejszych czasach. Więc no, ten molek książkowy z Remigiuszem Mrozem też tak się fajnie jawi. O kim zapomniałam? W ogóle Polak. W ogóle Polak, Boże. To w ogóle będzie śmieszne. To już na samą myśl o tym mam banana na twarzy. Jak zmieniło Cię macierzyństwo? Zmienia mnie cały czas, bo to, że mnie mieli, to już mówiłam, ale to jest tak naprawdę ogromna odpowiedzialność. W głównej mierze, w jakimś takim ogólnym wyobrażeniu dotyczącym rodzicielstwa w ogóle w Polsce, dominuje przekonanie, że wszystko jest takie słodkie i się sprowadza, zaczyna i kończy na jakimś cudzie, na tym, że jest wspaniale, że są te ubranka, te zabaweczki, te powody, żeby się z rodzinnie spotkać i celebrować. I potem ten wózeczek i spacerek, i słoneczko, i kaweczka. No nie, bo ciągle nie mówimy o tym, co jest... Myślę, że jednak jakby na to nie spojrzeć, no, podwaliną, fundamentem rodzicielstwa, bo nie chcę mówić tylko o macierzyństwie. Bo a propos, mówi się za dużo o macierzyństwie, a nie mówi się o tacierzyństwie. Słyszeliście coś o tacierzyństwie? No może czasem w kontekście tacierzyńskiego urlopu, który wychodzi na to, jest w ogóle jedynym osiągnięciem systemu. A tak naprawdę te dzieci mają też ojców. Więc ja bym chciała zacząć mówić o rodzicielstwie, czyli o dzieleniu się odpowiedzialnością za wychowywanie dzieci, bo to jest odpowiedzialność. I mnie się na przykład rodzicielstwo, w tym macierzyństwo, bardzo z odpowiedzialnością wiąże. I ja, odkąd mam dzieci, mam nieustające poczucie strachu, poczucie niepewności, no bo myślę, co z nimi, gdzie są, czy są bezpieczne, czy są szczęśliwe, czy są uśmiechnięte, czy dzisiaj miały dobry dzień, czy im wszystko poszło, czy nie tęsknią za mną i tak dalej, i tak dalej. To są niewychodzące z głowy pytania i nie ma na nie odpowiedzi, jak wiecie. Kolejne pytanie jest o Twój beauty team. Jeśli chodzi o fryzjera, stylistkę, make-up, masz, nie masz? To jest mój fryzjer, a to mój stylista. Kogo nie ma? A to mój make-up. Dwie rączki i szafa. Nie mam, teraz nie mam. Pracowałam z dziewczynami, z którymi pracowałam w telewizji, ale ponieważ robimy ten kanał chałupniczo, to no nie stać mnie już, no. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Tak, no nie mamy kasy. No nie mamy kasy. Rzutka.pl, numer konta. Z jakim bohaterem książki utożsamiasz się najbardziej? Miałam 6 lat, jak przeczytałam Dzieci z Bullerbyn i chciałam mieć taki domek, żeby moja przyjaciółka miała naprzeciwko taki sam drugi domek, żebyśmy mogły przeciągnąć ten sznurek i na tym sznurku przesyłać sobie wiadomości. No, oni wtedy nie mieli telefonów komórkowych. Jak miałam 6 lat, też nie miałam. I to była jedyna forma kontaktu ze światem, więc mi to imponowało. Ale jak poznałam Pippi Langstrump, to już żaden inny bohater nigdy mnie tak nie kręcił, jak wtedy Panna Pończoszanka. Więc interesowały mnie tylko postaci, które decydowały o sobie. Przypadek? Nie sądzę. 3 najważniejsze cechy, które cenisz w ludziach. 3. Mam na 3. Boże, ja tak kocham ludzi, ja mogłabym 100 wymienić. No ale jak 3, to prawdomówność, czułość i lojalność. Pani Magdo, zapytam dla odmiany o film. Jaki wbił się ostatnio w serce i w głowę? Filmy były 2, ale zacznę od tego, z którego muzyki słucham non-stop, czyli Narodziny Gwiazdy, Lady Gaga, Bradley Cooper. Kocham ten film. Na każdym poziomie. Na każdym. Tę historię miłosną i tę muzykę i w ogóle ich tam dwoje i tę, moim zdaniem, prawdziwą miłość między nimi. Natomiast drugi film, który bardzo polecam wszystkim, to jest film pod tytułem Żona, z Glenn Close w roli głównej. Historia noblisty, amerykańskiego pisarza, który dostaje Nobla, jedzie odebrać tę nagrodę wraz ze swoją żoną, z całą rodziną, również z dziećmi i tam się dowiadujemy, kto tak naprawdę pisał te książki. Czy Magda Mołek ma kompleksy? Nie mam już kompleksów. Miałam. Nie mam. Postanowiłam być wystarczająco dobra. Po prostu.
Czy kiedy się wkurzysz, przeklinasz, krzyczysz i jeszcze raz przeklinasz? Przeklinam jak... nie wiem, czy jak się wkurzam, no, ja to w ogóle przeklinam. Już mówiłam to, nie? Krnę jak szewc. Takie badania były kiedyś, że inteligentni ludzie dużo przeklinają. Tak? No ale to amerykańscy naukowcy, więc nie wiem, czy... Ja bym nie ufała do końca. Natomiast nie krzyczę, bo ja podnoszę głos, jak jestem bezsilna chyba bardziej. Ale jak krzyczę, to śmiesznie to brzmi, więc po prostu nie krzyczę. Jak się kiedyś usłyszałam krzyczącą, to postanowiłam nigdy więcej tego nie zrobić. Kiedy start? Nie umiem tego mówić. Kiedy start w triatlonie? Powiedz mi to na głos. Kiedy start w triatlonie? Nie wymówię tego. Kiedy... Albo inaczej, słuchajcie, my wam to pytanie wyświetlimy po prostu, wy sobie je przeczytacie. Tak zrobimy, dobra? Więc pytanie się wyświetla, a ty odpowiadasz. Tam jest pływanie, bieganie i rower. Ja kiepsko pływam, za wolno biegam, a na rowerze jeżdżę rekreacyjnie, nigdzie. Ale my tutaj z Brzosą mamy codziennie taki pięciobój nowoczesny w tej robocie, że ja bym nie podołała. Podziwiam, pozdrawiam triatlonistów i wszystkich innych, co tam biegają, te biegi rzeźników i innych. Ja się nie nadaję do takich rzeczy. Ale fajne pytanie, dzięki. Czego Magda nie zrobiłaby bez Brzozy? To jest pytanie ostatnie, zamykające. Brzoza jest korzeniem, pniem i koroną naszego YouTube'a. W dzisiejszych czasach korona to nie jest komplement. Och, już wszyscy tam, wiesz, na jedno kopyto. Korona drzewa. Piękna. Korona drzewa. No to by było na tyle. Dziękuję za wszystkie pytania. Fajnie, że mogliśmy się w ten sposób bliżej poznać, to znaczy wy mnie, a ja was też, bo jak zadajecie pytania, to wiem, o co wam chodzi. Więc bardzo dziękuję, subskrybujcie, rozsyłajcie sobie mój kanał po swoich znajomych, a gdyby na przykład wam było mało, no to przecież ja mam tyle wspaniałych gości na kanale, to wpadajcie na inne rozmowy. Każda nowa, w każdy wtorek wieczorem. Dziękuję i pa!